Drodzy bracia i siostry, witam o poranku w dzisiejszym maceranku. Rozpoczniemy od końcowych fragmentów Ewangelii Marka, gdzie w 16 rozdziale, w wersetach od 15 do 16 czytamy: I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Często komentatorzy Biblii mówią o tym nakazie Chrystusa jako o nakazie misyjnym. I myślę, że coś w tym jest z prawdy. Chrystus, odchodząc z tego świata, wyraźnie nakazał tym, którzy w Niego uwierzyli, aby szli i głosili Słowo Boże. I ten nakaz jest nakazem, który dopiero w chwili, kiedy Chrystus wróci po swój Kościół, przestanie Kościół obowiązywać. Dlatego wszystkie bajdurzenia niektórych pastorów, biskupów, prezbiterów o tym, że to nie jest czas głoszenia Ewangelii, bo już się wszystko kończy, bo Chrystus przychodzi i tak dalej, należy po prostu włożyć między bajki i zupełnie ignorować, A już pomysł o tym, że głoszenie Ewangelii Jezusa dzisiaj na tym świecie ma opóźniać Boże plany, no już sam nie wiem, co powiedzieć, no bo ręce opadają po prostu od takiej głupoty, no bo jak to inaczej nazwać? Dlatego raz jeszcze mówię, jest misyjny nakaz i mamy go wypełniać. To, że Kościół w Polsce go nie wypełniał prawie w ogóle, no to dzisiaj, kiedy jest czas pandemii, no to go tym bardziej nie wypełnia, no bo jest duszno i straszno. Drodzy bracia i siostry, nie przejmujmy się tym, co tacy różni dziwni ludzie, którzy naprawdę niektórzy z nich mieli dobrą markę, dobre imię. Sam to mówię, bo przecież niektórych z nich znam. Nie wiem, co się z nimi porobiło, ale przestańmy zwracać na nich uwagę. Słuchajcie, kochani, niech religijni bawią się w religię, bawią się w ekumenie, bawią się w msze, nabożeństwa wielowyznaniowe. Niech się bawią. To jest dobry czas na zabawę. Ale my, słudzy Jezusa Chrystusa, bierzmy się za głoszenie Słowa Bożego, zakładajmy nowe kościoły, i bądźmy tymi, którzy błogosławią wszystkich, nawet swoich wrogów. Nie dajmy się wciągać w żadne awantury. Ci, którzy do tej pory uprawiali budyniową Ewangelię, to teraz wytykają palcami takich jak my, mówiąc, o, niebezpiecznie, a oni na tym niebezpieczeństwie żerują i zakładają kościoły. To był cytat, to nie był żaden wymysł z mojej strony. Jeżeli ktoś zakładanie kościołów i głoszenie Ewangelii nazywa żerowaniem, o, to naprawdę będzie miał z Bogiem do czynienia, ale to na pewno już nie jest mój problem i moja sprawa. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz powtarzam, nie dajmy się sprowokować, nie dajmy się wciągać w niepotrzebne dyskusje. One naprawdę nie są nam potrzebne, a ci ludzie po prostu szukają tylko możliwości, żeby ta to nogę podłożyć, a to kogoś opluć, a to pokazać, że ktoś ma nie takie uzębienie, że ktoś jeździ starym samochodem, a się bierze za misjonarkę, a ktoś nie ma prawdziwego garnituru. O naszych ludziach usługujących w naszym zborze niektórzy mówią, że to dresiarze i tak dalej, i tak dalej. Ja mogę powiedzieć, że ostatnie 10 miesięcy nauczyło mnie bardzo pokory. Zobaczyłem wiele swoich słabości, zobaczyłem
swoje nieprzygotowanie do wielu, wielu spraw. Zobaczyłem, że tak łatwo mi przychodziło oceniać ludzi, którzy gdzieś tam siedzieli po kątach, nie odzywali się. Zobaczyłem też, jak bardzo się pomyliłem, licząc na pewnych ludzi, co do których miałem naprawdę dobre zdanie, których lubiłem, no i na moje nieszczęście dalej lubię, ale ci ludzie kompletnie upadli w tym czasie. Natomiast mam wiele, wiele podziwu, naprawdę wiele dobrych słów w stosunku do ludzi, którzy wyglądali na tych ostatnich po prostu, na tych, na których nikt by nie postawił. A dzisiaj idą i głoszą Słowo Boże. Dzisiaj oni biorą na siebie ciężar głoszenia Ewangelii. No można tylko w pokorze stanąć u ich boku i naprawdę czasami się od nich uczyć. Naprawdę tak jest. Ja Bogu dziękuję za to, że takich ludzi właśnie postawił też na mojej drodze i że z takimi ludźmi dzisiaj mogę pracować. Fajnie się pokazać na fotografii, jak ktoś oczywiście lubi, z celebrytami chrześcijańskimi. No ale cóż z nich dzisiaj jest? Nic. Nic. Myślę, że nawet wielu ludzi te fotki pochowało, bo to wstyd dzisiaj właśnie z nimi pokazywać się na zdjęciach. Ale może trzeba będzie właśnie się pokazać z tymi niemodnie ubranymi, z tymi, którzy mają braki w uzębieniu, z tymi, którzy jeszcze nie nauczyli się za bardzo dbać o swoją higienę. Tak, to prawda, ale jednocześnie ci ludzie mają serce dla Boga. Jednocześnie ci ludzie są gotowi położyć głowę, głosząc Słowo Boże. Których byście wybrali do służby? No chyba nikt nie ma wątpliwości, których by wybrał. Takie czasy. Tak, takie czasy przyszły. Czasy, które wszystko zweryfikowały. Wszystko zweryfikowały. Jedni płaczą, narzekają, że to straszny czas. A ja po raz kolejny powiem, a Bogu dziękuję za ten czas. Pewnie ktoś mi tam napisze, że jestem bezczelny, bo ludzie umierają. Tak, ludzie umierali też przed pandemią. To jakoś nikt tego nie zauważał wtedy, bo to była norma. Ale jak się zrobiła pandemia, to umieranie ludzi już nie jest normą. Co wyście ludzie dali sobie zrobić ze swoimi głowami? Trudno to zrozumieć. No ale jeśli potrwa jeszcze ten świat na tyle długo, że ktoś zacznie to badać poważnie, naukowo, no to dojdzie do niezwykłych wniosków. Do niezwykłych wniosków. Ale my, ludzie wierzący, powinniśmy być wdzięczni Bogu, bo to jest ten czas, którego nikt nie był w stanie przewidzieć. To jest ten czas, kiedy może się spełnić marzenie wielu, wielu ludzi, którzy od dziesiątków lat modlili się o ogromne przebudzenie w Polsce. Wielu z tych ludzi już nie żyje. Znam świadectwo człowieka, którego jeszcze zdążyłem poznać jakieś 30 lat temu, który między innymi z taką znaną tutaj na południu Polski osobą jak Józef Prower i jeszcze z jedną osobą modlili się o zbór w centrum miasta Bielska Białej, ale także i o duchowe przebudzenie tutaj na tym terenie i w Polsce. Dzisiaj już nikt z nich nie żyje, ale pamiętam, jak ten człowiek przyszedł, to było któreś tam z pierwszych naszych spotkań. Wstał w czasie nabożeństwa, poprosił o głos i powiedział, że on przyszedł powiedzieć, że ta modlitwa, którą kiedyś zanosili do Boga właśnie, między innymi z bratem Prowerem, właśnie została wysłuchana. Że w samym centrum miasta Bielska Białej pojawił się zbór. Teraz czekamy na dalszą część wysłuchania tej modlitwy.
i wylanie się Słowa Bożego na cały nasz naród. Kiedy myślę cały nasz naród, nie mówię o każdym z osobna, ale jeśli to będzie 1/4 narodu, to w zupełności wystarczy, ponieważ to będzie oznaczało tak gruntowne zmiany w naszym kraju. A ponieważ tak już jest, że Ewangelia jednak trafia przede wszystkim do warstw tych ludzi, którzy, no można powiedzieć, są inteligencją. Tak zawsze było przecież. No, może za wyjątkiem początków Kościoła. No to można sobie wyobrazić, że te warstwy, które decydują o gospodarce, o kulturze, o polityce narodu, w dużej mierze schrystianizowane, zupełnie inaczej będą patrzyły na Polskę i jej potrzeby. Nie oglądajmy się na ludzi, którzy mówią, że to niemożliwe, wyśmiewają to. Moi drodzy, 9 miesięcy temu, gdyby ktoś mi powiedział, nie komuś tam, ale mnie powiedział, że po 9 miesiącach HWE będzie miała 44 lokalne społeczności, to też bym się śmiał. Naprawdę bym się śmiał. Chociaż tak się zastanawiam, czy bym się śmiał. Na pewno bym uznał to za prawie że niemożliwe. A w najbliższych 2 miesiącach szykują się niezwykłe rzeczy. Obserwujcie. Obserwujcie. A zobaczycie jeszcze większe cuda. To niemożliwe jest, żeby w Polsce doszło do wielkiego przebudzenia? A dlaczego to jest niemożliwe? Kto powiedział, że to jest niemożliwe? Znam taki nurt w chrześcijaństwie, który mówi, że to jest niemożliwe, bo już jest koniec czasów. Bardzo dobrze. Super. Tylko mam dwie uwagi. Po pierwsze mamy nakaz misyjny i nikt nas nie zwalnia z jego wykonywania. A więc, jak mówi stara protestancka maksyma, pracuj tak, jakbyś miał jeszcze z tą pracę wykonywać 1000 lat. I żyj tak, jakbyś miał jutro odejść do Pana. A więc przestańcie wreszcie gderać, tylko bierzcie się do pracy i przestańcie bajdurzyć. A druga rzecz. Druga kwestia. Skoro tak twierdzicie, że jest koniec czasów, to przynajmniej mielibyście odwagę w mediach albo gdziekolwiek pokazać dowód na to. Dowód. Tylko wiecie co? Wy tego nie zrobicie. Bo wiecie, że to są tylko wasze domysły i spekulacje. A w ten sposób, rozpowszechniając te domysły i spekulacje, przykrywacie właśnie tchórzostwo i własne lenistwo. Ale my z wami nie chcemy współpracować, bo wy się nie nadajecie do współpracy. Musicie się dopiero nawrócić. Musicie się dopiero nawrócić. I wtedy z radością was przyjmiemy do pracy. Z radością przywitamy was w gronie wierzących, ale na razie musicie się nawrócić. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.